wyjazdów. Chcą Państwo zredukować je do tylko z działkowej, planowej zrobić małe autostrady, żeby ludzie dostali się do tego ronda. Osoby mieszkające na Szybowników będą musiały autem wrócić się na osiedle, żeby wyjechać na Szybowników. Dalej. Zmniejszenie liczby wyjazdów spowoduje małą kolejkę aut wyjeżdżających z osiedla przy rondach, co jednocześnie spowoli ruch na Szybowników. Żeby auto się przejechało przez Szybowników, auto wyjeżdżające na Szybowników musi wjechać na rondo, co jednocześnie będzie spowalniało ruch na Szybowników. Obecna sytuacja przy dwóch pasach jest o wiele lepsza niż to, co Państwo proponują teraz. Najważniejsze. Klient obecnie ma dogodny wjazd do firmy, przez wjazd na ulicy Szybowników. Ten projekt blokuje wjazdy, klient musiałby szukać, jechać przez osiedle do firmy. Proszę mi powiedzieć, ilu klientów mi to zniechęci? Taka niewygoda. W związku z tym, że są konkretne, poważne sprawy do rozstrzygnięcia, to my, ja gwarantuję, że my to, te kwestie, które tam Pan tak nam emocjonalnie zgłaszał, bo ja wierzę, że to jest poważny problem, rozważymy. Wystąpimy o pewne odstępstwa. Te, które będzie można uwzględnić, to uwzględnimy. Te, które z uwagi na parametry techniczne, wymagania odnośnie parametrów technicznych tych rozwiązań, nie, no nie uwzględnimy. Prawdopodobnie będziemy musieli się jeszcze raz poprosić o